Aha. Szanowni Państwo, zaczynamy procedowanie druku 1224, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta, tu mamy, co mamy, proszę, a to tak, to jest składanie. Według druku 1224 minął termin zgłaszania autopoprawek. W terminie zgłaszania poprawek wyznaczam do zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Jest to zmiana uchwały numer 63 przez 917 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie utrzymania regulaminu, utrzymania czystości porządku. Referuje pan Wojciech Wojtowicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ten projekt uchwały jest wynikiem przyjętej wcześniej uchwały, ponieważ zmiana w uchwale dotyczącej deklaracji powoduje, że musimy również zmienić ten zapis w regulaminie i to jest tylko taka jakby kosmetyczna zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie mamy opinii komisji, czy chyba, że są. Czy są opinie komisji? Nie widzę. Reprezentacji opinii prezydenta nie ma. Prezentacja klubów, stanowisk radnych. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Druk 1224. Nie widzę. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie druk 1224. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 29, przeciw 0, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 3 osoby. Szanowni Państwo, stwierdzam, że według druku 1224 uchwała została podjęta. Co my mamy jeszcze? Koniec.